Gospodarze od początku narzucili swój styl gry i już do przerwy prowadzili 3-1. Gościom tego dnia nie wychodziło zbyt wiele. W drugiej połowie trwał koncert gospodarzy. Zawodnicy Wiktorii Parchów dorzucili jeszcze 4 bramki i wygrali bardzo pewnie 7-1. Nie spodziewałem się na pewno dużo trudniejszego meczu, ponieważ rok czasu wiadomo byliśmy w B-klasie. Natomiast teraz tak naprawdę nie wiedzieliśmy w co wchodzimy. Także na pewno, tym bardziej, że Jaczów to drużyna gdzieś tam Szczuba i na pewno szanowaliśmy i duży respekt przed tym przeciwnikiem mieliśmy przed meczem. Myślę, że bardzo dobrze wypełniliśmy wszystkie wskazówki taktyczne, stąd tak wysoki wynik. Także przy tej pogodzie naprawdę drużyna chyli czoło, bo wypełniła to wszystko w 100%, stąd tak wysokie prowadzenie. W drugiej kolejce Wiktoria Parchów zmierzy się na wyjeździe z Gwardią Białołęka. Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia.